spóźnia się już 20 minut. Co z tego, że mam pasję? Lubię fotografię. Dużo osób tak mówi, jednak rzadko ma to pokrycie. Ja ją kocham i no, uwielbiam robić zdjęcia. Zdjęcia mogą uwiecznić wspaniałe chwile, które przeżywamy i widoki, którymi się zachwycamy. Bardziej wolę robić zdjęcia przedmiotom niż ludziom, ponieważ często są one ciekawsze i, no i łatwiej jest je zrobić. Lepsze to niż siedzieć w autobusie. Moja pasja zaczęła się odkąd, gdy miałem 10 lat. Wciągnął mnie mój starszy brat. Podobał mi się autobus linii numer 205, numer taborowy 1839, bo spotkałem znajomego. Zaprosił mnie do kabiny i z nim pojeździłem kilka kółek i zobaczyłem, jakie to fajne. Jesteście beznadziejni. Ty masz jakieś chore tramwaje, autobusy, w ogóle siedzieć i patrzeć na pojazdy, naprawdę. Ty śpiewasz w jakimś zespole, nie wiadomo skąd, o czym. Mój brat kiedyś kupił PlayStation, no i dostałem na urodziny SingStara. Taka gra, gdzie się śpiewa karaoke, tam zaśpiewałem i okazało się, że najczęściej zaśpiewałem. 3 razy byłem najlepszym chórzystą roku, raz byłem na obozie, potem raz miałem być najlepszy, ale postanowili, że za dużo, więc dostałem wyróżnienie. Kiedy lata z aparatem i jakieś kwoty robisz? Swój aparat dostałam w 2. klasie po komunii, no i od tamtej pory cały czas mam aparat. Na przykład moja mama nienawidzi, jak jej się robi zdjęcia, chociaż traktują to dość sceptycznie, ponieważ dla nich zdjęcie to jest zdjęcie z jakimś człowiekiem, jakaś okazja. Te są ładniejsze niż twoje autobusy. Jak miałbym wybierać, pomiędzy zakładami bym wybrał zakład stalową. Ostatnio nadeszły nowe wozy, many, i one mi się bardzo spodobały. Jak wyczytałem w informacjach, to jest od 22 lat, ale trzeba najpierw zdać kategorie na osobowe, a potem od 22 na autobusowe. I w tym kierunku będę się kształcił i zostanę kierowcą autobusu. Wielkim gnatem chodzisz, na pewno ci się chce, kurczę. Tak samo te twoje autobusy. Co, weźcie sobie, idźcie z tymi waszymi pasjami. Żenada, ja idę stąd, wiesz? Niektóre historie są takie, że naprawdę warto. Co roku mamy chrzest, zawsze inny w innym miejscu. Zawsze pokrzywą biją, jako ten dyrygent, nasza pani Weronika zawsze bije pokrzywą, jako że zostaliśmy już oficjalnymi chórzystami. Pewnie zawsze jest. Raz rzucaliśmy w nich morolkami takimi już zgniłymi. Oczywiście nasi wychowawcy się nie zgodzili, ale robiliśmy wtedy tylko to, gdy nie patrzyli. Ale no, zawsze było zabawnie. Nie może być ogarniona wielka cześć. Co robiliście ostatnio? No ja gdzie mogłem? Na autobusach spędziłem. A ja zrobiłam wiele ciekawych zdjęć. To potem pokażesz, co? Nie, miałem ostatnio problem. No to dawajcie do mnie. Do domu się jedziemy, co? Zdjęcia pokażesz mi. Akurat autobusem, nie? No. No właśnie. A po prostu tak fajnie złożyło. No,
No podejdź do niego i przytul się, bardzo cię kocham. Wow. No i od tamtej pory cały czas... Tak, nam też, tak. Kocham cię, będę kiedyś tobą kierował.